i tak jak pan Zbyszek Cywiński z zespołu Balniaki powiedział, że nawiązują do kultury właśnie i pary krążyńskiej, to właśnie takie płynne przejście. Mamy przyjemność gościć pana Dariusza Malera, który tym tematem się zajmuje od wielu, wielu lat. Popełnił kilka dzieł nawet na ten temat, także oddaję głos panu Dariuszowi. Serdecznie witam państwa. Czytałem kiedyś wywiad z pewnym człowiekiem, którego zapytano, czy Wala Chełmińska, nazywana niekiedy Walą Chełmżyńską, że to jest Wala Chełmińska, podkreślam to zawsze, może być na przykład towarem eksportowym, reklamowym Chełmży. I ten ktoś powiedział, że tu mają wątpliwości, ponieważ niektórzy ludzie nie uznają tego za gwarę. A więc ja bym proponował temu komuś referendum, a żeby było taniej, to oprócz tego jednego pytania dołożyć jeszcze dwa podobnego typu, czyli na przykład, czy uznają państwo prawo grawitacji, albo czy są państwo zwolennikami heliocentrycznego systemu, prawda? To jest ta sama kwestia. Więc najpierw definicja kultury ludowej, bo oczywiście gwara jest elementem kultury ludowej. Są różne definicje kultury ludowej, ja wziąłem taką tam najprostszą, czyli to jest zespół elementów kulturowych ukształtowanych w obrębie tych niższych warstw społeczeństw narodowych, tak zwanego ludu. I za chwilę, zresztą państwo wiecie, jakie to są te elementy, ale za chwilę one też będą pokazane. Natomiast co istotne, tej kulturze ludowej współtowarzyszy taka otoczka ideologiczna, czyli taki etos chłopski, który jest jasny, prosty, oparty na jasnym, prostym systemie wartości, zasadach moralnych, ukształtowane w obrębie tych więzi rodzinnych, sąsiedzkich, parafialnych, charakteryzujący się silnym poczuciem solidaryzmu, odpowiedzialności. I to jest o tyle istotne, że jest to przeciwwaga do obecnego systemu wartości, tego systemu opartego na globalizacji i relatywizacji norm moralnych. Więc tutaj można z tych więzi, które jeszcze są cały czas w tych lokalnych społecznościach, można czerpać, na tym się wzorować. Kultura ludowa oczywiście jest pewną rzeczą terytorialną, czyli jest to, dotyczy społeczności zamieszkującej określony obszar. A jak państwo wiedzą, jak za chwilę będzie widoczne na podstawie grup etnograficznych, również wpływ na jej kształt, na jej formy kulturowe mają zarówno cechy etniczne, warunki naturalne, formy gospodarowania, warunki życia i co, o czym jeszcze będę mówił, historia, czyli losy historyczne, które dany obszar spotkały, dotknęły. Proszę. Tu są wymienione te elementy kulturowe, o których było w tej definicji. To jest oczywiście strój, tańce, budownictwo, rękodzieło i rzemiosło, wyposażenie mieszkania i obejścia, jedzenie, obyczaje i zwyczaje i last but not least gwara. Niektórzy naukowcy, oprócz tych ukształtowanych, o czym pan Piotr mówił, jeszcze przed XIX wiekiem, wcześniej oczywiście dużo form kulturowych, form trzech, czyli kultury szlacheckiej, ludowej, mieszczańskiej. W XIX wieku niektórzy naukowcy nazywają to kulturą masową lub kulturą popularną, która kształtowała się w okresie uprzemysłowienia i która miała ogromny wpływ, negatywny wpływ na kulturę ludową. Zresztą kultura masowa, kultura popularna do dzisiaj ma niestety negatywny często wpływ na różne formy kultury wyższej. Tu jest przykład makatek, czyli rzecz, która była tworzona przemysłowo, produkowana przemysłowo i oczywiście zastąpiła te oryginalne, wykonane jako rękodzieło, makatki ludowe. Oczywiście te makatki powinniśmy my w naszym wieku pamiętać jeszcze, one wisiały w naszych kuchniach i miały takie różne hasła, zdrowa woda, zdrowia dodaj itp. itd. Prawda? To samo zresztą dotyczy stroju ludowego, który, jak już tu pan Piotr wspominał, zaniknął jeszcze w XIX wieku i mamy problemy z jego odtworzeniem i był efektem uprzemysłowienia, co szczególnie dotyczy oczywiście tych regionów Polski, której nie było, bo była pod zaborami, ale tych najbardziej rozwiniętych, jak wiadomo, najbardziej rozwinięte były tereny polskie pod zaborem pruskim, czyli oczywiście również nasze tereny południowe Pomorza, ziemi chełmińskiej na tym Pomorzu, Śląska czy Wielkopolski. No i nas spotkał ten los, że ten strój ludowy zanikł i mamy problemy nawet z jego odtworzeniem. Zresztą był on typowym strojem pogranicza, w związku z tym miał różne elementy, nie tylko, można powiedzieć, pomorskie.
te północne, ale również te południowe Zalinizlęce i Wisły. Tu mamy wyszczególnione grupy etnograficzne. Oczywiście jest to mapa raczej historyczna i raczej etnograficzna, odnosząca się do przyszłości, ponieważ no nie ma tutaj umieszczonych tych różnych fal migracyjnych, które nastąpiły szczególnie po 1945 roku. Dotyczy to zarówno terenów stricte polskich, jak i powiedzmy tych, które do Polski wróciły po wielu latach niewoli, czyli na przykład Warmiaków i Mazurów pruskich. Wiadomo, że Mazurzy pruscy po 1945 roku wyjechali do Niemiec. Teraz niektórzy wracają ewentualnie, żeby kupić z powrotem polską ziemię. Podkreślałem, że niezwykle istotny wpływ na treść poszczególnych tych form kultury ma historia danego obszaru. I to dotyczy oczywiście wszelkich form, jak również oczywiście tej ostatniej formy, o której mówiłem, czyli gwar. Przykłady można poznać. Władysław Łęka na przykład pisze, że sposób wiązania chustek pod brodą był zwyczajem niemieckim, a teraz Polki wiązały chustki na potylicy. I tutaj dotykamy ważnej kwestii, czyli naszego obszaru etnograficznego ziemi chronińskiej, który był pod wpływem, wieloletnim wpływem niemieckim, i to zarówno w okresie wczesnym, w okresie średniowiecza, jak i szczególnie w okresie późniejszym, czyli po rozbiorach, no i nawet potem jeszcze 5 lat w okresie okupacji. I te wpływy są ewidentne w każdej praktycznie dziedzinie życia. Mówiłem o tych chustkach, ale można też powiedzieć o budownictwie, można powiedzieć o pruskim murze, można powiedzieć o pacy, można powiedzieć o wyglądzie charakterystycznym naszych czworaków, można powiedzieć o wpływie menonitów w budownictwie. Notabene ja boleję nad tym, że o ile się jeszcze troszczymy o pałace, o kościoły, poddajemy je renowacji, to te właśnie zabytki kultury, można powiedzieć, materialnej, gospodarczej, one są niszczone właściwie bez żadnej opieki konserwatorskiej, bez żadnej wiedzy konserwatorskiej. Te piękne stodoły, szopy, obory, czworaki no, znikną w okamgnieniu i niedługo w ogóle ich nie będzie, chyba że nie wiem, jakimś skansenie. Również w sferze obyczajowej, no, weźmy na przykład te wpływy mówię niemieckie, weźmy na przykład zwyczaj tłuczenia butelek w piątek przed weselem, to jest nic innego jak pozdrow abend niemiecki. Czy na Pomorzu obchodzenie Geburtstagu, czyli urodzin, zamiast typowych dla terenów, że tak powiem, stricte polskich, w cudzysłowie oczywiście, bo my też tereny stricte polskie, imię, prawda? I teraz do tego, co mówiłem, czyli do gwary, która była na końcu wymieniona. Gwara, w naszym przypadku, jak patrzymy na te elementy kultury ludowej, to widzimy, że no niewiele ich się zachowało. Te, które się zachowują, na przykład budownictwo, są niszczone, są eliminowane z życia. Stroju nie mamy, pieśni, tańców nie mamy generalnie. Pozostała gwara, czyli element, dla mnie akurat element najważniejszy, ponieważ jest to element najbardziej znający daną grupę etnograficzną, daną społeczność, element najmniej poddający się wpływom zewnętrznym i element występujący także w innych elementach, choćby w postaci nas, prawda? Niektóre przedmioty, niektóre sprzęty, które w wyniku postępu technicznego, w wyniku rozwoju technicznego zanikły, no istnieją szczególnie oczywiście w starszym społeczeństwie, bo młodzi, jak się powie nazwę, to nie będą wiedzieli, o co chodzi. Istnieją właśnie dzięki nazwie, która najczęściej jest nazwą gwarową. Weźmy przykład, kiedy zniknęły podłogi drewniane, myte przy pomocy śruba, szmaty, kubła z wodą, prawda? No to śruba to już nie widziałem dawno, prawda? Tak samo jak nie widziałem dawno ludzi idących z kanką z mlekiem, prawda? A nawet kany chyba w gospodarstwach, te duże kany zanikają, ponieważ w tej chwili przyjeżdża samochód prawie do szopy i bierze, wysysa mleko prawie, że od krowy bezpośrednio, prawda? Ja to podaję inne przykłady, a tych przykładów można by mnożyć mnóstwo, czyli na przykład kory, klumpy, szajerek, kiszanka, police, makiera, kragla, czyli kultywator, sztrychowek i bobka, to jest do kosy oczywiście, draca, podrywka, bliźnia, łódko, to są rzeczy związane z wędkowaniem, plata, kartofle szturane, frysztyk, boltyk, krusz, parzucha, sieczka. Przykłady można by oczywiście mnożyć, tak a propos kartofli, to kartofle są przykładem tego właśnie
jak historia ma wpływ na gwarę. Czyli tak, kiedy Niemcy zajmowali Polskę, to oczywiście były wpływy Niemczyzny w postaci germanizmów, które były w naszej gwarze, prawda? Kiedy Polska uzyskiwała niepodległość, to te germanizmy były stopniowo eliminowane, wychodziły z użycia, szczególnie w młodym pokoleniu. Tak było po roku 1920, tak było po roku 1945, kiedy to pozbyliśmy się Niemców, mam nadzieję, definitywnie. Natomiast ja jestem z Grzywny i pamiętam, że jeszcze na przykład mój dziadek 30 lat temu i wszyscy tu w Grzywnie mówili normalnie kartofle. A w tej chwili, jak ja mówię Fremrzy kartofle, bo ja mówię kartofle zawsze, to patrzą na mnie, mówią, a nie ziemniaki. To jest przykład, jak właśnie taki wyraz, bardzo popularny kartofle, zanika na naszych oczach, prawda? Ja oczywiście mówię kartofle w sklepach i zylc, i sznegi, żeby sprawdzić, czy młode pokolenie zna te słowa jeszcze, prawda? Część zna, część nie zna. Proszę bardzo. Oczywiście ważnym elementem tej kultury ludowej są obrzędy, które są w literaturze bardzo mocno wymieniane. Zachowało się dużo źródeł. Ja oczywiście nie będę ich omawiał, ja tylko powiem o tych, które ewentualnie możemy jeszcze pamiętać. Państwo możecie pamiętać, ja pamiętam. Czyli rzucę parę przykładów, na przykład te pierwsze narodzinowe, na przykład mówiło się, żeby matka w ciąży się nie przestraszyła myszy czy ognia, bo skutkowało to plamą czerwoną w przypadku ognia, szarą w przypadku myszy u dziecka, prawda? Weselne to mówiłem, butelki, piątek, bramy, dziady, prawda? Pogrzebowe mówiło się na przykład, że jak się ktoś, do dziś się mówi, jak się ktoś powiesi, to wiatr wieje, prawda? Jak krety ryją koło domu, to śmierć, prawda? Jak nagle stanie zegar, też tam ktoś umarł, prawda? Oczywiście nie ma tego takiego, można powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście, strasznego zwyczaju pustej nocy, czyli tego nocnego czuwania przy zmarłym, kiedy to poszczególni członkowie rodziny całą noc siedzieli przy tej trumnie, przy tych świecach, prawda? Ale to jest efekt tego, że chcemy żyć lekko, łatwo i przyjemnie, także nawet pogrzeby puszczamy bocznymi uliczkami, żeby nie widzieć, chociaż i tak nas to spotka, prawda? Zwyczaje doroczne, związane przede wszystkim z rolnictwem oczywiście. Pamiętamy na przykład wszyscy, że u nas chodził gwiazdor, a nie jakiś święty Mikołaj. Święty Mikołaj był 6 grudnia i do dzisiaj 6 grudnia i zostawia prezenty w butach, prawda? Natomiast przychodził gwiazdor, który był taki dość groźny, miał pydę, sprawdzał, czy się było grzecznym, a nie był taki ładny, jak zaczamy Coca-Coli, prawda? Mamy okres Trzech Króli. Ja już tego nie pamiętam, ale na przykład czytałem, że jeszcze w Chemrze, w okresie międzywojennym, mieszkańcy chodzili z tak zwanymi herodami. To miało efekt też ekonomiczny, bo wtedy panował wielki kryzys i sobie chłopaki chcieli zarobić, ale w Chemrze musieli to zgłaszać do urzędu policyjnego i ewentualnie uzyskiwali zgodę, żeby chodzić z tymi herodami i zarobić parę groszy, czy ten zgody nie uzyskiwali. Mamy na przykład, Wielkanoc, mamy zwyczaj Bożych Ranów, prawda? Czyli w piątek kto pierwszy wstał, to tymi tam cierniami bił po nogach. Mamy dyngus zielony na Pomorzu. Ja sam chodziłem jeszcze w Grzywnie po dyngusie i chodziłem z gałązkami. To nie było bezmyślne lanie wody. Znaczy w tej chwili jest bezmyślne, bo ja przypuszczam, że kiedyś i w innych regionach Polski, gdzie był dyngus lany, a nie zielony, to nie było to takie bezmyślne. Natomiast w tej chwili to jest raczej bezmyślne. U nas był dyngus zielony, się chodziło z gałązkami. Natomiast dla starszych pań miało się w jakimś tam pojemniku perfum, którym się tryskało, ale nie lało kubłami wody, prawda? Mamy na przykład, do dziś jeszcze stosowamy procesja Bożego Ciała, bierzemy gałązki, kładziemy je na polu, czy niedziela palmowa, bierzemy te palmy, niektórzy łykają, żeby nie mieć choroby gardła, inni kładą za belkę, czy za obraz, żeby to chroniło. Oczywiście wiele tych obyczajów ma genezę starszą, dużo oczywiście niż chrześcijaństwo nawet, ma wydźwięk magiczny, zostało przez chrześcijaństwo oczywiście dopasowane i dostosowane do niego. Proszę bardzo. Już powoli, proszę, zaraz kończę. I teraz o gwarze parę słów jeszcze. Gwara to jest terytorialna i socjalna odmiana języka ogólnego, czyli tego literackiego. Jest oczywiście starsza niż język literacki, ponieważ język literacki rozwinął się dopiero, kiedy Gutenberg wynalazł druk. Oczywiście wiemy, kiedy Gutenberg wynalazł druk, ale na tereny polskie trafił on później, a na tereny pomorskie trafił jeszcze później, więc mimo, że odebraliśmy już Prusy królewskie krzyżakom, to wiele ksiąg prawniczych
i językiem urzędowym w wielu miastach, Chełcza, Golub, czy Wąbrzeźno, no bo język niemiecki, prawda? Więc te gwary są o wiele starsze, jak tu jest napisane, jak to udowodnili naukowcy, sięgają czasów dużo starszych, czyli czasów piastowskich i plemiennych nawet. I ukształtowały się na bazie pięciu wielkich dialektów, takich dialektów, które największe regiony Polski, dzielnice Polski obrazują, czyli Wielkopolska, Małopolska, Mazowsze, Śląsk i Pomorze. I teraz parę słów jeszcze oczywiście o naszej gwarze. Może mogę? Więc jej zasięg się skurczył w tej chwili. Kiedyś był szerszy, obejmował aż Brodnicę, powiat grudziąski, brodnicki. W tej chwili mamy ziemię chełmińską, czyli to jest linia Wabrz, Sarnowo, znaczy trochę na północ od linii Chełmno, Wabrz, Sarnowo i trochę bardziej na wschód od linii Myśliwiec, Pomrzeźno, Nierzywiec. To jest obszar występowania tej gwary chełmińskiej. Oczywiście na południe i na zachód mamy grupę wielkopolsko-kujawską gwar, na wschód mamy gwarę dobrzyńską, od północy mamy gwarę kosiewską i od północnego wschodu mamy grupę gwar malborsko-lubawsko-grudziącką. I teraz, jeśli chodzi o naszą gwarę, to oczywiście, tak jak powiedziałem, przy tych innych elementach kulturowych, bardzo istotnym jej składnikiem są germanizmy. Są germanizmy, bo to wynika z historii tych ziem, o czym już mówiłem. Natomiast o sile tej gwary świadczy to, że germanizmy te zostały przez nią przystosowane i w niczym nie naruszyły ani morfologii, ani fonetyki naszej gwary, co świadczy o jej żywotności. Oczywiście samo pobieranie, że tak powiem w cudzysłowie, tych germanizmów polegało na trzech sposobach, czyli sposób taki najprostszy, a najbardziej długotrwały, wynikający chyba głównie z germanizacji, to było zastępowanie nazw naszych, polskich, nazwami niemieckimi, prawda? Szybszy sposób był nazywanie nowych rzeczy, które zostały wynalezione, nowych rzeczy, nowych pojęć, których nie było w języku znanym, czyli polskim. One się pojawiły, kiedy już Polska była na przykład pod zaborami i Polacy, mieszkańcy ziemi chełmińskiej, przyjmowali je już w nazewnictwie niemieckim. I trzeci sposób to jest branie nazw znanych, ale zmodyfikowanych, czyli już jakby zmodyfikowanych z nową nazwą i wówczas funkcjonowały dublety, czyli podwójne nazewnictwo polskie i albo gwarowe i polskie, gwarowe polskie i niemieckie. I jak z czasem jedno z nich mogło zaginąć, to znaczy zależało od historii, które zaginęło. No i tutaj są podstawowe zasady, o tym nie będę oczywiście mówił, ewentualnie po czas goni, ewentualnie tak puścimy krótko. To są zasady pokazujące, że to jest gwara. Oczywiście w innych gwarach też występują te niektóre z tych zasad. Nie wszystkie mogą występować, to o niczym nie świadczy. Tak samo jak o niczym nie świadczy fakt, że na przykład łatwo uznajemy gwarę śląską, gdzie tak samo występuje mnóstwo germanizmów, jak w naszej gwarze chełmińskiej. Ale to można wszędzie spotkać. Nie, bo czas leci. I na koniec bibliografia. Tutaj oczywiście mamy różnego rodzaju pozycje, zarówno popularno-naukowe, te są najłatwiejsze, żeby i najbardziej takie cieszące ucho, plus pozycje naukowe, które o tej gwarze piszą, z takich pozycji, powiedzmy, popularno-naukowych, które bym polecił panią Boniewicz, która w swoich wspomnieniach na przestrzeni wieku opisuje nasze tereny, Nawra, Bogusławki i dialogi prowadzi w gwarze. I dla porównania na przykład to jest Eckhart, Saga Kociewska. Kociewie jest niedaleko, bo sąsiaduje z nami. Tam jest bardzo wiele podobnych rzeczy jak w naszej gwarze, ale na przykład nie występuje ta jedna z najważniejszych zasad, czyli to występowanie dawnego A, długiego, pochylonego, które się wymawia jak O. Czyli oni nie mówią szpoda, zamiast szpada, szuflada, zamiast szuflada, tylko mówią normalnie szuflada. To jest ta różnica. I taka jeszcze tu jest taka, dobra dosyć, chociaż szabatorka, samouk, pisarka, kaszubska, Anna Weinberg. Polecam te rzeczy, tak żeby sobie to te północno-polskie, pomorskie gwary porównać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Ostatnia prezentacja, proszę Państwa, właściwie w formie króciutkiego filmiku i wstępu, który powie pani Stanisława Kardas. Witam Państwa, ja reprezentuję gminę Łubianka, konkretnie zespół szkół w Łubiance, jeszcze konkretnie gimnazjum. Przyjechałam z uczennicą, która jest bardzo aktywną uczennicą w naszej szkole, Julią Krupą, Julia, przedstaw się. Proszę Państwa, ja tylko powiem krótko. My, można powiedzieć, możemy się pochwalić, mam nadzieję, że Pan Wójt też jest dumny. My troszeczkę już wyprzedziliśmy projekt. Chodzi o te więzi międzypokoleniowe. 2 lata temu z uczniami przygotowaliśmy w ramach projektów gimnazjalnych, przygotowaliśmy takie książki, wydrukowaliśmy, opracowaliśmy. Ja za chwilę tą książkę puszczę w obieg, 2 książki takie puścimy w obieg. I temat jest taki, polubić kaszę, jak się gotuje kaszę w Łubiance. I w projekcie brało udział 7 uczniów, 6 chłopaków, 1 dziewczyna. Także to naprawdę sukces. My z chłopakami jeździliśmy po naszych łubiańskich gospodyniach. One dzieliły się informacjami. Tu są przepisy naszych wspaniałych gospodyń z Łubianki, które wspaniale gotują. Jest literatura, są przysłowia, stare przysłowia z encyklopedii Adalberga. Są wiersze. Tu jeszcze dalej, jeszcze. Wymienią i są rodzaje. Za chwilę Państwo zobaczą rodzaje kasz, znaczenie kasz. Następnie są konkretnie przepisy i my tutaj dzięki wspaniałej współpracy z naszymi paniami z koła gospodyń wiejskich, panie Łubiance użyczyły nam kuchnię i my również są zdjęcia, gotowaliśmy potrawy z uczniami, z chłopakami, robiliśmy kaszankę. Ja przyznam się szczerze, sama pierwszy raz w życiu robiłam kaszankę. Także tu są te potrawy. Potrawy się udały. Także były naprawdę smaczne. Zaprosiliśmy chętnych, kto wiedział, to przyszedł. To była degustacja. I tu można obejrzeć te zdjęcia. Drugi projekt realizowaliśmy w ubiegłym roku. Również brało w dosyć sporo osób, około 10 osób, i dziewczyny, i chłopacy. I projekt polegał na tym, że tematem projektu, jak wyglądała młodość lat 50., 70. naszych seniorów. Naszym zadaniem, bo pierwsze zadanie, my to podzieliliśmy na cały rok, pierwsze zadanie, powiem jeszcze tak, robiliśmy to bez pomocy finansowej, bez wsparcia finansowego, własne naprawdę, uczniowie się jakoś tak wspólnie razem zorganizowaliśmy i oczywiście przy współpracy również koła gospodyń i tutaj wszystkich tutaj wspierających nas. Pierwsza część polegała na tym, że my wzięliśmy udział w Dniu Seniora. Nasza młodzież przygotowała wspólnie z paniami z koła gospodyń, przygotowała pokaz mody na wesoło. Nie będziemy już teraz pokazywać, żeby nie przedłużać. Drugą częścią było zebranie zdjęć w tajemnicy przed seniorami. Na tym Dniu Seniora my przygotowaliśmy 3 prezentacje multimedialne, które przedstawiały, pierwsza prezentacja przedstawiała pracę ludzi w tamtych czasach, druga prezentacja zabawę, a trzecia wycieczki. Było ogromnym zaskoczeniem, przeżyciem niesamowitym, gdzie ludzie w ogóle się nie spodziewali zobaczyć siebie na tych zdjęciach z lat młodości, bo zdjęcia były przenoszone rzeczywiście w tajemnicy. Cały ten projekt zakończył się wystawą, którą zorganizowaliśmy w szkole. Uczniowie sami upiekli ciasto, rozwozili zaproszenia, całą sobotę jeździliśmy po całej tam okolicy, rozwoziliśmy zaproszenia. Rzeczywiście frekwencja była wspaniała, wszyscy byli zadowoleni, za chwilę Państwo też to zobaczą na filmie, ale jeszcze chcę dodać, dziękuję również pani Dance z biblioteki za wspaniałą współpracę. Te zdjęcia wisiały u nas przez miesiąc w szkole, a później pani Danka zaopiekowała się tymi zdjęciami i jeszcze kilka miesięcy można było te zdjęcia obejrzeć w bibliotece naszej gminnej. Pani Danka ma zamiar z tych zdjęć, ja tu zaraz Państwu pokażę, to 100 zdjęć w takim formacie wydrukowaliśmy. Trzeba było te zdjęcia z małych zdjęć zeskanować. Julia, pokaż troszeczkę tych zdjęć. Skanowaliśmy, tu pomógł mój syn, nie ukrywam, z malutkich, starych zdjęć. No, przesiedział naprawdę całe noce. Wydrukowaliśmy również we własnym zakresie, także w przyszłości liczymy na ziemię gotyku, na wsparcie finansowe, bo naprawdę, a chcemy realizować, mamy pomysły, uczniowie również są chętni. Co roku naprawdę do projektów zapisuje się wiele uczniów i cieszy nas, że
jest taka fajna forma jak projekty edukacyjne w gimnazjum, bo można w ten sposób się realizować. Dobrze, Julia, możemy teraz włączyć też ten film. Proszę Państwa, a teraz dla Państwa niespodzianka. W ramach tego projektu nagraliśmy film, kronikę. Pomógł mi mój syn, najstarszy. Jeszcze chwileczkę. Dziękuję Państwu za cierpliwość i jeszcze raz polecam Zespół Szkół Gubiącej Gminę Mianka. Bardzo dziękujemy za taki wspaniały przykład właśnie międzypokoleniowego projektu. Także zapraszamy, wiem, że tutaj Pani Stasia też się zaangażowała w nasz projekt, także bardzo się cieszymy. Może dzięki jakiemukolwiek wsparciu, tak, 1000 zł na jakąś inicjatywę, też Państwo dalej będziecie kontynuować swoje ciekawe projekty. Dobrze, więc proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie Państwu wszystkim dziękuję za przybycie. Zapraszam jeszcze na degustację, bo jeszcze chyba jakieś produkty zostały, jeżeli ktoś jeszcze ma miejsce w brzuszku. Tutaj proszę jeszcze podziwiać wspaniałe prezentacje, wystawy naszych rękodzielników, wystawę izby. No i zachęcam wszystkich Państwa, żeby wchodzić na stronę internetową naszego projektu. Tam będą relacje i z dzisiejszej konferencji, i z poszczególnych etapów projektu. Jeżeli ktoś bardzo by jeszcze chciał się włączyć w ten projekt, to zapraszamy tutaj kontakt do Marty Rzeźnik, bo wiem, że rekrutacja wprawdzie jest zakończona, ale jakieś wolne miejsca pewnie się jeszcze gdzieś znajdą. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję i życzę miłych wrażeń dalszych.